Witam bardzo serdecznie w kolejnym odcinku FIFA 16 kariera Brusa Natela. Jak widzieliście, mamy 72 overalla, czyli plus 6 wartości początkowej. Myślę, że jest to ok. Dobrze, zawodnik się rozwija. W tym sezonie może się uda do 80 dobić. Zobaczymy. Symulacja z Almerią 1 do 1. Zawsze lepiej jeden punkcik niż w ogóle przegrać spotkanie. Tutaj macie jeszcze tabelę, 24 punkty mamy. Przeciwnik Real Saragoza ma 23 oczka. No i gramy spotkanie ligowe z jakąś tam drużyną, nie chcę łamać języka, może Szpaku powiedział dokładnie jak ta drużyna się nazywa, ale ja tam wolę lepiej tego nie wymawiać. No i mamy rzut wolny w 5 minucie, co z tego wyjdzie, podanie do Brusa Adanatela i Brus Adanatel wymuszcza rzut karny, czyli rzut na taśmę, mamy rzut karny. Brawo Brus, brawo Brus. Kto będzie strzelał? Czy był tam faul? Myślę, że był. Zobaczymy, czy uderzenie będzie poprawne. Jest brameczka. No jakże inaczej. Bramka musi być, czyli w 7 minucie zdobywamy pierwszą bramkę w tym spotkaniu. Jest to bramka z rzutu karnego. Mogę powiedzieć, że ta bramka też była moja zasługa, bo ja tam wywalczyłem ten rzut karny, więc podziękowania również dla mnie, oczywiście. No i przechodzimy do 20 minuty, gdzie Brus Adanatel miał świetną okazję, ale bramkarz był lepszy. 45 minuta, Brus Adanatel, ostatnie sekundy pierwszej połowy. Zejście do środka znowu niewykorzystane, było blisko. Ale jeszcze Brus, jeszcze poprawka. No proszę Państwa, to było naprawdę bardzo potężne uderzenie, ale nic z tego nie wyszło. Zobaczcie. Jeszcze rzut rożny. Tym bardziej nic z tego nie wyszło. Jeszcze Majorka przy piłce, jeszcze. I mamy bramkę, no to jest niesamowite. Jak to Majorka wykorzystała. Tyle zamieszania, tyle zamieszania. No i strzelili w końcu. Ostatnio poruszyłem temat o tym Q&A do pytań z kariery zawodnika. To będziecie mieli pod koniec filmiku. Jeszcze porozmawiamy o tym. A tutaj 55 minuta. Zobaczcie co porobili. Zobaczcie co zrobili. Brus Adanatel zdobywa brameczkę, ale zobaczcie z jakiej akcji. Jest to naprawdę majstersztyk, jeżeli chodzi o teamwork. To, co zrobił ten zawodnik, który wystawił mi tą piłkę, naprawdę było genialne. Zobaczcie jeszcze raz tą asystę. Naprawdę to było świetne. No i mamy już ogromną przewagę, 3 do 0 w tym spotkaniu. Więc będą 3 punkty na pewno. Jeszcze Brus Adanatel w 69 minucie. Rajd na pole karnej zdobywa 4. bramkę w tym spotkaniu, czyli spotkanie już przesądzone. Tylko dobijamy ostatnie gwoździe do trumny. Jeszcze zobaczcie powtórkę. Uderzenie, bramkarz po prostu nie zdołał zareagować nawet. No i celebracja. Czy jeszcze jakieś bramki padną w tym spotkaniu? Zaraz zobaczymy. 70 minuta za nami. Przechodzimy do 83 minuty, gdzie Majorka przyjęła piłkę w bardzo dogodnej sytuacji. Brus Adanatel, zejście do środka i uderzenie. Prawdopodobnie strzałem finezyjnym, nie wiem. Zobaczymy na powtórce, ale bardzo dokładne uderzenie, które poleciało wprost w siatkę. Tutaj właśnie był moment z mojego intro, które wykorzystałem właśnie po tej bramce. Taka mała ciekawostka. Czy to było uderzenie finezyjne? Tak, to było zatrzymanie się i uderzenie finezyjne. Więc bardzo fajnie. Zdobywamy te bramki finezyjne, które będą potrzebne oczywiście w wyzwaniach. To była 14. brameczka w lidze hiszpańskiej.
No i w 85 minucie trener postanowił zdjąć mnie z boiska. No ale ja rozegrałem to spotkanie całym zespołem, ale nie udało mi się strzelić bramki. No i to było na tyle w tym skrócie. Mogę powiedzieć długi skrót. Ogólnie bo było właśnie dużo akcji, dużo bramek i wyszło to niecałe 6 minut odcinka przeszło z groszem. Będzie w tym odcinku tylko jeden skrót, bo jeszcze chcę poruszyć temat właśnie tego Q&A. Jeżeli macie jakieś pytania dotyczące kariery Bruce'a Donatella, to piszcie w komentarzu w kwadraciku P i pytanie. Jakie pytania akceptuję? Oczywiście co dalej z karierą, jakie kluby będę miał w przemyśleniach, do kogo bym chciał odejść, co ogólnie planuję. Wszystkie pytania, nie takie moje prywatne do mnie, tylko do kariery zawodnika, co planuję ogólnie w FIFA robić z Bruce'em Donatellem. Właśnie takie pytania dawajcie i będę właśnie robił takie odcinki, tak jakby konferencyjne przed skrótami albo po prostu osobno, jak będzie dużo pytań. No i to było na tyle w tym odcinku. Dzięki za uwagę. Trochę mało emocji było w tym odcinku, ale jest to spowodowane tym, że jest godzina 23, wszyscy lokatorzy śpią, a ja nie chcę zbytnio ryczeć przed mikrofonem. Właśnie dlatego tak mało emocji czasem w odcinkach jest, bo to naprawdę nagrywam wieczorami, bo ponieważ po pracy późno przychodzę do domu i naprawdę nie ma tego czasu tyle, aby szło ryczeć po całym domu, nagrywając odcinki. Myślę, że to zrozumiecie i będziecie dalej oglądać odcinki. Jeszcze raz dzięki za uwagę, trzymajcie się, cześć i życzę miłego dnia.